Cześć, z tej strony Marcin, reprezentuję firmę Nord.pl. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak wymienić kołnierz w pracy. Kołnierz jest zrobiony z gumy, a jak każdy wie, guma lubi pękać. Pamiętajcie o bezpieczeństwie przy każdych pracach związanych z pralką. Aby zdjąć kołnierz od pralki, musimy podważyć sprężynę i ją zdjąć. Można zrobić to za pomocą łyżki. Już odkręciliśmy śrubę, po prostu ściągamy panel. Gdy już zdjęliśmy panel, dostajemy się do dwóch kolejnych śrubek, które trzeba odkręcić, aby zdjąć przednią część obudowy pralki. Gdy już wykręciliśmy dwie ostatnie śruby, możemy łatwo i bez problemu zdjąć obudowę. Teraz, gdy mamy zdjętą obudowę, nie pozostaje nic innego, jak dokończyć ściąganie kołnierza. Wystarczy tylko i wyłącznie podważyć sprężynę znajdującą się na tej części gumy i pociągnąć. Teraz, gdy mamy sprężynę już zdjętą, możemy przystąpić do ściągania kołnierza. W ten oto sposób zdjęliśmy kołnierz. Możemy przystąpić do wymiany go na nowo. Mamy już nowy kołnierz, przystąpimy teraz do jego montażu. Pamiętajcie o tym, aby te trzy oto dziurki, które są w kołnierzu, były pianowo w dół. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, żeby woda mogła tędy. Gdy już zamontowaliśmy kołnierz, pamiętajcie o zamontowaniu pierwszej sprężyny. Jest bardzo ważna, żeby guma mogła się dobrze trzymać. Teraz pokażę Wam, jak ją zamontować. Zaczynam sobie od góry i po prostu jak to sprężynę naciągam niżej. Pamiętajcie, że sprężyna jest twardszym materiałem niż guma i zakładajcie ją ostrożnie, żeby nie porwać nowego kołnierza. W dniu dzisiejszym pokazałem Wam, jak łatwo zdjąć stary kołnierz i zamontować nowy. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.